Witam serdecznie, mi goście Łukaszki, MKM Izolacja Derec. Cześć Łukasz. Przegrywacie dzisiaj z Sonchersami, dość ważny pojedynek patrząc na układ tabeli. Będzie tych trzech punkcików brakowało, ale jakby nie patrzeć, jeszcze sytuacja otwarta. Łukasz, czego zabrakło dzisiaj w spotkaniu? Wiesz co, no powiem ci tak, no, początek meczu, trzy szybkie bramki dostaliśmy. Trzeba oddać chłopakom, że dzisiaj byli lepsi, no i nie ma co ukrywać. Podłapali nas od początku i później już poszło. A nam się trudno gra, jak ktoś strzeli bramkę szybko i się cofnie, to jest dla nas ciężko. Dzisiaj są Sonchersi w rozmowie przed meczem. Obawiali się waszego teamu, szczególnie obrony, która twardo gra i można powiedzieć, znaczy twardo, nie chodzi mi tutaj o że brzydko, tylko że gra konsekwentnie i trzeba powiedzieć, że każdy tej taktyki Dereców od tyłu bardzo się obawia. No to tak jak powiedziałem na początku, wiesz, no, my jak dobry wynik złapiemy od początku i gramy swoją grę, to nie jest nas łatwo ograć, ale tu chłopaki strzelili szybko trzy bramki i zostało nam nic innego, jak próbować się szarpać do przodu, a no brakuje z takimi drużynami, gdzie biegają naprawdę i technicznie są nieźli, to ciężko nam było, no i pokazali, że dzisiaj byli lepsi. Jesteście w walce o pierwszą piątkę, czego brakuje Derecom, żeby może jakichś niuansów, które tutaj zadecydują, że może te punkty będziecie jeszcze ciułać do tej pierwszej piątki? Wiesz co, to powiem ci tak, ta liga jest tak wyrównana, że naprawdę tu oprócz, powiedzmy, pierwsze dwie drużyny, no to odskoczyły ewidentnie, ale pozostała część, to z każdym można wygrać, z każdym przegrać, do ostatniego meczu będziemy walczyć. Myślisz, że tutaj Ekstraklasa to jest zadomowienie Dereców, że to jest właśnie ta wasza liga, że tutaj się powinniście cały czas utrzymywać? Nie, absolutnie. My do Oldboy chcemy. Jak zrobić ligę, to będziemy grać w Oldboyach. No właśnie, coraz więcej o tych Oldboyach mi twój zespół opowiada, ale tak patrząc, nie patrzę na dzisiejszy mecz, ale na te wcześniejsze kolejki, też potraficie tych młodzieżniaczków przegonić, także może o tych Oldboyach jeszcze zapomnijcie na chwilkę. Wiesz co, odmłodziliśmy skład o troszkę, bo mamy dwóch młodych chłopaków, gdzie naprawdę nam bardzo dużo pomagają. Tak jak powiedziałem wcześniej, jak nam mecz wyjdzie, my się z tyłu ustawimy, mamy dwóch do biegania i coś jeszcze czasem potrafimy ugrać. No, pokazało kilka meczy, gdzie zrobiliśmy niespodzianki, bo nikt się nie spodziewał, że tam powiedzmy nawet z golkimami urwiemy punkty, a pokazało boisko co innego. Więc no gramy swoje do końca, czas pokaże. Nie mamy jakichś tam, nie zakładamy sobie jakichś tam, wiesz, wyników, że musi być w górnej piątce, czy wiesz, wygrać do końca wszystko. Próbujemy. Dziękuję za wywiad. Dzięki.